Cupcake. Dzisiaj będzie film, w którym zaprezentuję Wam nowe wykrojniki. Znaczy one już nie są takie nowe, bo już trochę u mnie są. Ale chcę Wam pokazać właśnie pracę, które zrobiłam z wykorzystaniem tych wykrojników. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu jeszcze, jak byłam chyba w Stanach, prezentowałam Wam stemple ze sklepu In Love Art Shop. To jest sklep, który ma siedzibę w Stanach, ale oni wysyłają i ze Stanów, i z Chin właśnie. Bo jak wiemy, wszystko się w Chinach tworzy, robi i też znajdziecie ich na AliExpress. Myślę, że to jest sklep z oryginalnymi produktami, ponieważ no to nie jest jakiś tam przypadkowy sprzedający, tylko to jest po prostu sklep, który ma wykrojniki swoje wzory. Przynajmniej ja nie znalazłam tam niczego, co byłoby jakieś, wiecie, podkopane i jakby od kogoś wzięte. No wiadomo, wzór sam w sobie, taki jak ten, no to znajdziecie w wielu firmach, więc tu po prostu jest takie malutkie pudełeczko. Także tak wygląda mój zestaw, który kupiłam. To jest małe pudełeczko, zaraz zobaczycie. Tutaj mamy taką kopertkę. To jest taka też kopertka, ale zamykana. Tu napis Best Wishes z takim jakby tłem od razu. Tu jest wykrojnik taki tłowy, tło praktycznie. No i dużo napisów. Ja tu część tych napisów wycięłam. Tak jak widzicie, są bardzo delikatne, malutkie, a mają bardzo ładny, bardzo ładną czcionkę. Także różne pojedyncze słowa. Ich tu jest więcej, ale nie wiem, gdzie one są. Gdzieś pogubiłam chyba je w międzyczasie. Także chcę Wam pokazać po kolei wykorzystanie tych wykrojników. Zacznę może sobie od tego tła. Część z tych prac już może widzieliście, bo ja gdzieś tam publikowałam w międzyczasie. Więc zacznijmy sobie od tego tła. Tu mam takie dwie kartki. Jedna z nich... O matko, muszę ją tu wygrzebać z tych przepaści. Jedna z nich to jest taki shaker, czyli po prostu wycięłam tło, potuszowałam, przykleiłam na pianki, wrzuciłam tam w środek trochę latających elementów. No i tu są akurat motylki, które mam z zestawu takiego, taki chyba z Boubani dostałam jakieś w prezencie od Izy. I to jest tak, że on po prostu nakłada się jeden i drugi, czyli tło i później właśnie ten kontur. Także tak wygląda karteczka. Tutaj tło jest z kolekcji Scrap Boys i to jest kolekcja Sunny Village. I tutaj za chwileczkę kartki, które zobaczycie, też będą z tej kolekcji. Także to jest ta pierwsza kartka. Tutaj jest druga kartka. Tutaj już wykorzystałam też te napisy właśnie z tych małych wykrojników. Natomiast tutaj użyłam techniki, ja nie wiem, jak się technika nazywa, ja po prostu sobie tak wymyśliłam, że przemalowałam najpierw to za pomocą wykrojnika, właśnie tuszami, a potem nakleiłam na to wycięty element. Ja będę chciała zrobić tutorial mały na tą karteczkę, więc on będzie na kanale. Także tak wygląda ta druga kartka i to jest ten wykrojnik właśnie z tłem. Później wykrojnik ten Best Wishes, tutaj też wykorzystałam tą samą kolekcję, użyłam takiego złotego papieru, po prostu żeby tutaj dać taki fajny efekt właśnie takiej złotej jesieni, lata. I ten Best Wishes tu jest wykorzystany właśnie, czyli tak jakby pociągnęłam tutaj tą ramkę i tym samym kolorem wycięłam po prostu ten napis. Odkładać na górę. Później mamy wykrojnik ten, który użyłam w dwóch projektach, w różnych kolorystyce. Znowu tej kolekcji, którą widzieliście wcześniej, to są takie dwie małe kieszonki. Tutaj można sobie wsadzić jakiegoś taga, można wsadzić, nie wiem, zaraz Wam pokażę na zaproszenie, właśnie zrobiliśmy z Hanią. Także tutaj są takie malutkie kieszonki, które możecie wkleić do projektu albo wykorzystać luzem. I ja właśnie Hani na urodziny zrobiłam takie, to będą zaproszenia. To będą oczywiście malutkie zaproszenia, bo one się będą składały i wkładały właśnie w tą konkretną część. Także jest tego tutaj sporo, jak widzicie. Tu będę wkładała właśnie zaproszenie, ono będzie takie złożone. No i tutaj jest ta wstążeczka, tutaj są kwiatki. Te kwiatki to są kwiatki, które kolorowałam. Ja miałam je białe, kiedyś jeszcze kupiłam je też w Stanach, gdzieś tam w Recollections to są, czyli w Michaelsie na pewno. Więc po prostu pomalowałam sobie te kwiatki tutaj na czarno.
A tu dokleiłam te drugie, tutaj jeszcze taki, nie wiem, co się sequence nazywa, czy nie wiem co. Tu jest znowu kiecka, tym razem nie gacie, potacie, ale miałam kiedyś taką sukieneczkę tutu i sobie ją wzięłam i po prostu wzięłam ten kawałek, pokolorowałam czarnym, nie pamiętam czy gesso, czy farbką. Natomiast tutaj te figurki to są wszystkie z kolekcji halloweenowej. To są z tej kolekcji, tu za chwileczkę zobaczycie jeszcze pudełeczka, także wycinałam tutaj te postacie z tego papieru i później wycinałam jeszcze te buteleczki, za chwileczkę zobaczycie. Także z tego wykrojnika mamy te i te i powiem Wam, że są no, słodkie, wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł na zamknięcie zaproszenia czymś tak śmiesznym. Natomiast mam jeszcze ten wykrojnik, to jest właśnie pudełeczko. No i tutaj porobiłam pudełeczka już takie na pożegnanie, ponieważ w środku są cukierki, no bo to jest takie, wiecie, pudełeczko normalnie tak zamykane, tylko on się zamyka tak jeden przez drugi, o. I on generalnie zamknięty sam sobie, o, ale no ja sobie go tam jeszcze przewiązałam, tak, tu są cukierki w środku. No i tutaj właśnie powycinałam te buteleczki z tej strony, którą widzieliście, z tej kolekcji. Każda ta buteleczka to jest wycięta z tej jednej strony, różne, oklejone są pudełeczka, no i wykorzystana taka wstążeczka, też halloweenowa, Spires. I tutaj wykorzystałam kości, które mam też właśnie z Craft Veny, zestaw takich kości od Tima Holca, nie mam już tej wkładki tutaj, nie pamiętam gdzie ją dziewnęłam. W każdym razie to jest od Tima Holca i takie pudełeczka będą na właśnie smakołyki. No i jeszcze Wam pokażę jeden wykrojnik, ten, czyli to jest ta właśnie zamykana kieszonka, jak to wygląda. To są takie fajne, maleńkie. Ta musi być wyciągana albo zrobiona na magnesiki. Tutaj po prostu takie malutkie miejsce na jakąś, na jakiś mały liścik albo na jakieś bileciki małe. Ale to, jak ozdobione jest w ten sposób, musi być wyciągane, no bo wiadomo, że nie może być przyklejone, bo nam się tutaj te toperki będą nam haczyć, ale to jest takie wykorzystanie troszkę takie trójwymiarowe. A tutaj już jest taka, że możemy ją sobie przykleić do projektu. Ona jest troszkę taka minimalnie trójwymiarowa, nie jest płaska całkiem, więc tak jak widzicie, tutaj ta kieszonka jest taka lekko odstająca, ale wygląda strasznie słodko i uroczo, więc w projekcie właśnie w jakimś albumiku taka otwierana będzie się bardzo fajnie prezentowała. Także tak wyglądają moje prace z tych nowych wykrojników. Ja mam tam 15% zniżki, więc jeżeli będziecie chcieli zrobić zakupy, tam oni wysyłają właśnie, albo możecie kupować na AliExpress, ale możecie zakupy zrobić normalnie u nich na sklepie inloveartshop.com. Jeszcze tutaj podlinkuję Wam ten sklep i tam jest miejsce na wpisanie kodu. Ten kod znajdziecie też pod filmem, tu Wam też go napiszę, bo z tym kodem macie 15% i z tego co ja pamiętam, tam naprawdę niewiele trzeba wydać, chyba 100 zł polskich, żeby mieć tam przesyłkę, która jest tam, nie wiem, koło, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę nie trzeba tam jakichś wielkich zakupów robić, żeby ta przesyłka była przystępna. Nie pamiętam, czy to było tam 7 dolarów, 5 dolarów, czy jakoś tak. Także zapraszam Was do sklepu, zajrzyjcie. Tam są właśnie różne stemple, różne wykrojniki, jest tego dość sporo. Można przebierać, wybierać, a z tym kodem będziecie mieli te 15%, więc troszkę więcej uda Wam się tam wyhaczyć. Także zapraszam, a ja się z Wami żegnam, buziaki, i do zobaczenia do następnego projektu. Pa!